Dzwonek budzika. Ten dźwięk brzmi jak wyrok. Powtarza się bez ustanku, nie dając ci żyć, skazując cię na męki. Najpierw uchylam pościel i patrzę na okno. Jeśli słońce jebi mi w oczy, to wiem, że już czas. Odkrywam głowę i macam rękoma twarz, mając nadzieję, że już jej nie ma. Jestem bezimienny. Ale nie, ona ciągle tam jest, codziennie ta sama. Kilka minut patrzę w sufit. Góra 3 minuty. Lekarze mówią, że z rana trzeba dać sobie kilka chwil na pobudkę organizmu. Wiem, że mógłbym wstać od razu, nic by się nie stało, jednak patrzę na ten sufit jak debil i czekam. W końcu wstaję. Myję zęby codziennie, tak jak mnie uczyli rodzice. Mimo, że codziennie myję zęby tą samą szczoteczką, nigdy nie mogę zapamiętać jej zasranego koloru. Nieraz już umyłem ryj szczoteczką ojca albo brata. Potem nakładam pastę na szczoteczkę i zaczynam myć zęby prawą ręką. W lewej trzymam pastę i czytam jej skład. Eukaliptus, rumianek, mięta, anysz, szałwia, mirra. Mogliby tam nasać i napisać gówno po łacinie, to i tak połowa społeczeństwa by była tym codziennie ryj. Po umytych zębach czas na twarz. Wyciągam jeden wacik i podlewam go dziwną substancją. Potem wcieram go bardzo dokładnie w twarz, wyobrażając sobie, że zabijam wszystkie bakterie. Umierają spalane siłą tonika. Potem biorę do ręki krem. Wyciskam go trochę na rękę i równomiernie wcieram w twarz. Czuję się jak jakiś gej przed randką. Potem patrzę kilka chwil w lustro, myśląc nad sensem życia. Zaraz jednak odzywa się żołądek. Czas się wysrać. Rano wstaje ostatni, więc wszyscy już zdążyli wyjść i zostawić pamiątkę w kiblu. Przed wejściem do kibla szukam gazety. Przebieram w nich jak debil, wiedząc, że i tak nie będę tego czytał, ale mimo to szukam tej jednej. Jest! Biegnę. Wchodzę. Smród. Na kiblu nachodzą człowieka różne myśli. Zawsze staram się wymyśleć cokolwiek, a i tak nic to nie daje. Mam wrażenie, że z każdym załatwianiem się wydałem z siebie kawałek mózgu. Kiedyś w końcu zasnę się na śmierć. Nie wiem, w co się ubrać. Dziś piątek. Zasrany dzień. Ni to weekend, ni to jeszcze dzień szkolny. W co się ubrać? Jak metal, czy jak ziomal? Metal, ziomal, metal, ziomal. Wybieram swój ziomala. Jest mniej wyzywający, poza tym wmieszam się w wyluzowany piątkowy nastrój. Gdzieś czytałem, że rodzice powinni przygotowywać posiłek dla dziecka z miłością i uczuciem. Ja zawsze sam robię sobie żarcie. O czym to świadczy? Że kocham sam siebie, czy że rodzice mnie nie kochają, bo nie robią mi dwóch kanapek? Chuj to wie. Na śniadanie robię sobie jedną kanapkę. Jem ją powoli, dokładnie przeżuwając. Nie chcę się zadławić, bo boję się głupiej śmierci jak ognia. Do szkoły nigdy nie zabieram wszystkich książek, zeszytów i reszty badziewia. A mimo to czuję, że plecak będzie cięższy ode mnie. Wchodzę do windy. Pierwsza rzecz, którą wykonuję, to wącham kabinę. Jeśli zapach jest miły, to jadę do końca. Ale najczęściej jest smród, jak teraz. Zamiast na parter jadę na drugie piętro i schodzę schodami. Jeszcze jakiś debil na parterze wejdzie po mnie i pomyśli, że to ja tak cuchnę. Nie wiem, czemu ludzie się nie myją. Na przystanku pusto, no bo kto wstaje o takiej godzinie, tylko jakiś palant jak ja. Patrzę na rozpiskę. Był minutę temu. Kurwa, ja pierdolę w dupę. Czekam na tego zasranego gruchota. Pedał. Albo game. Albo jakiś psychol. Jopi się na mnie. Może chce mnie zgwałcić. Nie wytrzymam. Czego kurwa ci ludzie chcą? Idź pan stąd. No idź pan stąd, mówię. No wypierdalaj! Czy ja już nie mogę po prostu stać na przystanku? Słyszę hurkot starego silnika. Jedzie. Jedzie czerwono-żółta śmierć.
Budynek szkoły naprawdę przypomina mi obóz. Czuję się jak jakiś Żyd, któremu hitlerowcy każą iść do komór. Wchodzę, bo jestem nieświadomy tego, że tak naprawdę mam wybór, nie muszę tam iść. Widzę siebie jako hitlerowca, który każe mi iść prosto. Schnella, Jude! Schnella! Z lekcji nic nie wynoszę. Stałych zdań się rozumiem, dzień dobry i do widzenia. Siedzę jak ten osioł i słucham wykładu na temat, którego nigdy nie zdołam pojąć, który jest mi w życiu totalnie nieprzydatny. Kurwa, po co? Nagle przychodzi SMS. Kurwa, co teraz? Odczytać i narazić się na opieprz? Jeśli to coś ważnego? Może ktoś umarł? Albo coś wygrałem? Odbieram. Kurwa, promocja. Ja pierdolę. Kowalski, ty zasrany, tępy młocie! Musisz się uczyć, aby bla, bla. Siedzę i słucham jego kazania. Nie zły, bo widział, że bawię się urządzeniem, którego obsługi on nie pozna do końca swych dni. Teraz robi mi wykład moralny na temat mojej przyszłości, jakby ją znał. Jakby wiedział, kurwa, jak skończę. I czekam. Czekam. W domu pusto. Zaraz jednak dostrzegam karteczkę z listą zadań do wykonania. Drogi syn. Czytam na głos, aby być świadom tego, co czytam. Zrób pranie, pościel łóżka, wyrzuć śmieci, umyj okna, umyj podłogi, sprzątnij pokój, zrób sobie obiad, wyczyść lodówkę, umyj kibel, wyprasuj spodnie taty, zadzwoń do babci i złóż życzenia. Pozdrawiamy rodzice. Rodzice wracają o 15. Jest 14:50. 10 minut. Co teraz? Rzucić się do roboty i zrobić tyle, ile zdołam i słuchać potem, że jestem niedokładny i nie potrafię skończyć niczego, co zacząłem, że nie jestem przedsiębiorczy, nie poradzę sobie w życiu. Czy nic nie zrobić i żeby po prostu nazwali mileniem. Obejrzę telewizję. Codziennie oglądam te same kanały. Cartoon Network, Polsat, czasem Discovery, żeby poczuć się mądry. Patrzę się w kineskop i słucham. Nowe piwo rozpierdalator! Rozpierdoli wam mózg! Proszek do prania obciągacz sprawi, że wasze rzeczy będą obciągnięte z brudu do reszty. Matematyka. Wspaniały przedmiot. G od x równa się x plus 6 i funkcja f od x równa się minus 1 druga x do kwadratu plus 4x minus 6. Wyznacz wzór funkcji h, której wykres jest obrazem wykresu funkcji g w symetrii względem osi oy. A gdyby tak się zabić? Po prostu wziąć nóż i się pochlastać. Fajnie by tak było. Kurwa! Kto znowu? Co to za pedał? Może coś wygrałem? A może mnie zgwałcą? Dobra, otworzę. Czemu? Dzień dobry, czy zechciałby mi pan poświęcić chwilę swojego czasu? Chwileczkę. No to ja już kurwa wiem, kto to. Świadek jego jebanego w dupę Jehowy. Ale skądś znam tego pedała. Wiesz, oczywiście, mój drogi. Przeświat jest pierwiastkiem życia i śmierci, więc mój czas jest twoim czasem. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad tym, że na świecie panuje jakaś odgórna sprawiedliwość, że Bóg mimo wszystko rządzi według swojego uznania? Lecz oczywiście, że tak. Jak ktoś za to najwyższy, jego mądrość jest nieoceniona. Tak, rzeczywiście. Już po chwili widzę, że nic nie wskóra. Nawet te jego cytaty na gówno się zdadzą. Odchodzi ze spuszczoną głową. Ziomale z blokowiska. Zaprzyjaźniłem się z tymi pajacami, którzy mają spodnie przy kostkach, bo albo z nimi, albo z dresami. Też mi wybór. Niesamowite. Jeden kraj, jeden język, a ja ich tak kurwa nie rozumiem. Połowa z nich powinna być na odwyku narkotykowym, ale w sumie gówno mnie to obchodzi. Modlę się tylko, żeby nie zapytali mnie, co ja palę albo łykam. No bo co ja im powiem? Że aspirynę ćmam? Albo że witaminę C przedawkowałem? Czasem muszę mieć słownik, bo nawet nie wiem, kiedy mnie obrażają. Jeden powiedział, że miał gastrofazę. Gastrofaza, jest. Być głodnym. I wszystko jasne. Po co mam się uczyć angielskiego, jeśli nie potrafię się dogadać we własnym kraju? Och, Don Pedro, Lucia, Margarita, Julia, Samantha. Opuściła Roberta.
o nie! Co teraz poczniemy? Tak, oglądam brazylijskie seriale. Co teraz? Nie wstydzę się tego. Nie trzeba wiedzieć, kto jest kto i ma się pewność, że i tak wszystko skończy się dobrze. Czasem oglądam Day jak Debi. Ale tam jest tyle wątków, że właściwie nie wiem, co oglądam. A to jakiś facie na wózku, a to jakiś Niemiec bierze ślub. Po chuju. Grałem na kompie często. Na komputerze, a nie w komputer, jak niektórzy mówią. Gra się na, a nie w. Nie można kurwa grać w skrzypce, tylko na skrzypcach. Nie gra się w perkusji, tylko na perkusji. Na alfabecie, kurwa. Gram w Counter-Strike'a. Ginę jako pierwszy. Kurwa. W nocy myślę nad tym, co robiłem przez cały dzień. Nad tym, czego nie zrobiłem. Kurwa, dlaczego zawsze jest więcej niezrobionego? Obiecuję sobie, że jutro wszystko nadrobię. Na koniec tego cudownego dnia wyobrażam sobie, że umieram. Umieram chwalę jako bohater. Umieram we śnie. We śnie. Umieram.